będzie dobra nazwa i faktycznie miała rację. Chociaż niektórzy byli zdziwieni, oburzeni, ale ja tłumaczyłam, że to nie o to chodzi. Wcześniej tutaj to był komis. Komis? Komis, tak jak za PRL. Komis, tak za to się... PRL-u. Tak, PRL-u. Potem był taki sklep, wszystko za 5 zł. Wszystko za 5 zł i ja ten lokal przyjęłam. To już nie za PRL-u. To już nie. To już teraz, te czasy. No i co, no remont się odbył i zaczęłam działać. Co dla Ciebie? Korona. Ponieważ wiadomo, emeryturę miałam bardzo niską, więc cały czas pracowałam. Bo to było w momencie, kiedy szłaś na emeryturę, tak? Nie, to już to było w trakcie. Byłaś w trakcie. W trakcie emerytury. I pracowałam, dorabiałam. I pan, którego pracowałam, z dnia na dzień zamknął miejsce mojej pracy. Musiałam coś postanowić, coś zrobić. Instytucja, no jest instytucja, tak? Która po prostu... Księga rekordów Guinnessa? Tak. No, na pewno można się zgłosić. No ale najpierw trzeba by to sprawdzić. No, jaka jest najstarsza? Jaka jest najstarsza? Tak. Barmanka świata. Tak. No i piąć, żebym była jeszcze starsza, chociaż pół roku. Jeden dzionek nawet wystarczy. Nawet jeden dzionek, no właśnie, już byłby... Nie wiem jak dokładnie oni to liczą, bo wiesz, może na sekundy. Nie, no to niemożliwe chyba. Ale trzeba by się dowiedzieć, naprawdę. To ciekawa, ciekawa sprawa. Gdzieś bym tam była wieczniowa. Teraz w grudniu minie 14 lat. To długo.
Bardzo długo. Jak zaczęłam tutaj pracować, to ludzie okoliczni, a tu był taki stary dom, który w tej chwili jest rozebrany i taka... Gdzie był ten dom? No tutaj, gdzie będzie przejście do manufaktury. A tu był dom, faktycznie. Tu był dom, tak. No i właśnie pani z tego domu wychodziła z pieskiem na spacer i tak, gratuluję, proszę pani, jak pani tu wytrzyma 3 miesiące, to będzie cud. No i co jej powiedziałaś? A nic jej nie powiedziałam, co miałam powiedzieć. Czułam się tak, no, że może rzeczywiście zły wybór zrobiłam, ale okazuje się, że nie, że dobry wybór. Panie Krzysiu, to są zdjęcia z urodzin tej dziewczyny, którą tu widać po prawej stronie. I to jest Ukrainka, Wicia. A, Wita, no to Wita, znasz Witę. Ona tu miała zaręczyny i jednocześnie z urodzinami. Zaręczyny? Tak. Też. W sensie, że pierścionek został jej tak, wręczony? Tak. To co się w tym roku, że mówimy? Ojej, to było bardzo, to już kilka lat temu. Dawno było. A to za dawnem, czy wcześniej? Nie, to był ona właśnie. Nie, bo mam z tego, co kojarzę, to Adam właśnie był. Adam to był bardzo krótki. Może, no, wcześniej go nie znasz. Ja bym, że bardzo, bardzo krótki. Wszyscy? Tak? Jedziesz się ze mną? No, no ja wiem. Nie wiem, czy ten rabina wejdzie do ciebie. A dlaczego nie mamy wejść? Wejdzie? No to jest prosto. No, ty jedziesz, nie? Co? Ty jedziesz, nie? On kawałek, bo się przejechał. No, a ja tu kurwa, no ja sam. Jestem głupi. Się narobiło. Czy to nie jest piękne? To jest muzyka. To jest muzyka. A tego faceta to kocham. Johna Lennona? Tak. Ja go kocham, naprawdę. No? Z Moidą. Jeden z niewielu był ja. Jestem wybredną muzyką. Już nie mówię o tym, że doskonały mówił. Ale jego związek z Japoneczką to było coś wspaniałego. Z Japoną? No. To było tak widać, jak oni się kochają. Bez w ogóle nic nie było udawane. No. Ja oglądałam kiedyś film chyba na Kulturze. Jak powstało The Beatles? Skąd ci chłopcy się wzięli? Jak to się w ogóle zaczęło? Z całą pewnością na Starym Polesie jest bardzo wiele pięknych, starych kamienic, maleńkich pałacyków, ciekawych budynków, które są nieodrestaurowane do tej pory, wymagają rewitalizacji i wtedy ta cała dzielnica od razu zyskałaby na jakości. No bo kto się chce zapuszczać w jakieś tam zaułki, gdzie są stare odrapane budynki, chociażby nawet bardzo ciekawe, mają piękne stare odrzwia, czy tam nawet jakieś stare drzwi, tak, okna. Ostatnio gdzieś tam byłam w rejonie 1 maja, taki zaułek się zakręcał, ale to było, odchodziło, nie wiem, czy od Pogonowskiego, tam gdzieś w tym miejscu uliczka była taka kręta i był bardzo piękny budynek, z którego jeszcze wystawały przedwojenne balkony. Prześlicznie z takimi kutymi tymi traleczkami. Wystarczyłoby, tak mi się wydaje, ten budynek odświeżyć i te balkoniki odnowić. No po prostu bajeczka. Bardzo ładne miejsce. No i taki klimacik, trochę jak się tak człowiek by rozmarzył, to prawie że Paryż.
Tylko, że no, wymagają te budynki odmiany takiego nowego stroju, żeby to wszystko, wiesz, miało świeży wygląd. Tak, i od czuję razu zyskałoby na jakości. Jak kostka masła, rozpływam się w rytm tej melodii, tej temperatury, która wznosi się tutaj w niesamowitej aurze wzajemnej życzliwości, a także wyniosłej elegancji i arystokratycznej fantazji. Bąbelki w nosie po niesamowicie przygazowanym piwie wprawiają mnie w niemalże anielski zachwyt. Wystrój jakże nadmiernie korzystny wobec praw gości, którzy cieszą się swoją kunsztownością, a zarazem niesamowitym wyrazem smakowitości. Zabrakło mi tego soczystego stwierdzenia. Słuchaj, zejdź z tej raz już z nieboskłonu na ziemię i proszę mówić za ludzi. No, tak trochę prawdę od serca. Że lubisz panią Irenę. Oczywiście, tylko osobistych względów. Że lubisz Oczywiście. Dzidzie młodą i dla niej to przychodzi. Lubię to za mało powiedziane. Wypraszam sobie. No widzicie państwo.